Temat trzeci, czyli kosmicznie ambitny cel. I dlaczego to jest aż takie ważne w dniu dzisiejszym? Otóż przede wszystkim trzeba zrozumieć, że ten cel ma nas inspirować, ma nas pchać do przodu i ma sprawiać, żebyśmy byli bardziej zainspirowani do dalszej zmiany i do rozwoju. I jak patrzymy na różne organizacje, to jest wiele firm, które zaznacza tak zwane cele smart, czyli one są, bym powiedział, bardzo realne, ale przez to ta motywacja, zaangażowanie nie jest na właściwym poziomie i przede wszystkim brakuje nam konsekwencji. Więc cel powinien być tak ustawiony, żeby był na granicy naszego potencjału. Ja o tym mówię bardzo często i cały odrębny jeden rozdział poświęciłem temu tematowi w mojej książce, jak ważny jest cel. Teraz jak sprawić, czy twój cel, ten, który ty chcesz przyjąć, ten, który ty dzisiaj, do którego zmierzasz, jest wystarczająco ambitny. Przede wszystkim nie powinien on być możliwy do zrealizowania przy wszystkich obecnie obowiązujących ciebie przekonaniach, czyli w twoim świecie, w twoich ramach odniesienia, on właściwie powinien być niewykonalny. W ten sposób jesteśmy przekonani, że będziesz musiał zmienić przynajmniej jeden istotny paradygmat, głębokie przekonanie o tym, jak ty myślisz i jak ty postrzegasz swój biznes, czy swoje życie, swoje wartości, to co jest dla ciebie ważne. Po drugie, chcemy, żeby to było zobowiązujące, czyli żeby to spowodowało, że będziesz bardzo, bardzo zaangażowany. Żeby robić naprawdę przełomowe wyniki, potrzebujemy takiego wyjątkowo wysokiego i bym powiedział nietuzinkowego zaangażowania. Następna rzecz, którą chcemy, żebyś uniknął sytuacji, gdzie inne ciekawe tematy, które będą się pojawiały po drodze, będą odciągać twoją uwagę. Więc dla nas bardzo ważne jest to, żeby ten cel był tym najważniejszym elementem, koncentrującym twoją uwagę właśnie na tym celu, a nie na różnych innych pobocznych tematach, które po drodze się pojawią. I w końcu chcemy, żeby cały zespół był tym zainspirowany, dlatego to musi być coś, co, nie wiem, ludzie będą tym żyć. Dla przykładu ja wspominałem wielokrotnie na przykład o tym moim celu tego biegania maratonu w 3 godziny. Moje zaangażowanie było ważne, ale równie ważne było to, że widząc moje zaangażowanie i jak bardzo ten cel jest dla mnie ważny, mój trener był równie bardzo zaangażowany, to też było istotne. On był zaangażowany w moje przygotowania dużo bardziej niż w innych zawodników, których prowadził, bo widział, jak to jest dla mnie ważne. Więc to jest trochę też taki element, który jednoczy cały zespół wokół nas po to, żeby rzeczywiście ta zmiana poszła do przodu i była taka, jakbyśmy ją chcieli. Więc nie zależy, czy to ma być cel wyznaczony w obszarze, nie wiem, odchudzania. Kiedyś jeden z naszych kolegów mnie pytał, no chciałbym schudnąć 25 kilo, powiedzmy do końca roku. Problem polega na tym, że jeżeli to jest do końca roku, a jesteśmy w lutym, to tego czasu jest aż zanadto dużo, w związku z tym najpewniej nie rozpoczniemy zmian zbyt szybko. To, co ja bym sugerował, jest znaczyć sobie taki termin, który jest gardłowo krótki, 3-4 miesiące, bo wtedy prawdopodobnie weźmiesz się do roboty już dzisiaj, już od razu, już od pierwszego dnia zaczniesz wdrażać zmiany, które pozwolą Tobie dokonać absolutnego przełomu. Czy to w Twojej wadze, czy to w tym, ile firma zarabia, czy to w tym, jak bardzo konkurencyjna lub bezpieczna jest właśnie Twoja firma. Więc tego Ci życzę. Pomyśl o tym, jaki cel jest wystarczająco ambitny i koniecznie mi na tym o tym napisz albo w komentarzu, albo w wiadomości bezpośredniej, abym wiedział, jaki cel jest takim strategicznym, kosmicznym celem dla Ciebie. Do zobaczenia.